Bóg a wojna. Dzisiaj będziemy mówić o stosunku Pana Boga do wojny. Wszyscy wiemy, że wojna w wojnie nierówna. Bywają wojny wywołane przez ludzi i bywały wojny prowadzone na polecenie Boga. Bywały wojny, w których Bóg pomagał jednej stronie, i bywały takie, w których Bóg był neutralny, nie pomagał żadnej ze stron. Ostateczną przyczyną wojny jest ludzka wolność i grzeszna natura człowieka. Człowieka, który chce innych ludzi zniewalać, wykorzystywać, zabijać. Skąd wiemy, że Bóg chce, żeby poszczególni ludzie żyli ze sobą w pokoju? Otóż zobaczmy, co mówi na ten temat Pismo Święte. W Rzymian w 12 rozdziale mamy taki tekst. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od Was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Czyli indywidualnie ludzie powinni się starać o życie w pokoju z innymi. Tekst ten mówi, że nie zawsze będzie to możliwe, bo jednej ze stron może nie zależeć na pokoju z kimś innym. I rodzi się inne pytanie, czy dotyczy to tylko ludzi indywidualnie, czy również zbiorowo? Innymi słowy, czy Bóg pragnie, żeby narody żyły ze sobą, zachowując pokój? I popatrzmy, co na ten temat mówi Boże Słowo. Bóg, który stworzył świat, mówi apostoł Paweł w dziejach apostolskich i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czego pod, potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Więc z tego tekstu widzimy, że Bóg jest stwórcą i jest władcą. On chce, żeby narody dobrowolnie żyły pod Jego władzą. Bóg jest samowystarczalny, od niczego, niczego od człowieka nie potrzebuje. Bóg jest dawcą życia i tym, który nasze życie podtrzymuje. I czyni to poprzez zaspokajanie naszych potrzeb. No i czytajmy kolejny tekst. On z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania. Tekst ten mówi, że Bóg z Adama stworzył cały rodzaj ludzki. On chce, żeby ludzie zamieszkiwali też całą powierzchnię Ziemi. I Pan Bóg stworzył najpierw rodziny, a potem narody, czyli rodziny rodzin. Bóg określa ramy historii. I określił dla narodów też granice ich zamieszkania. Wojny w historii brały się często z braku szacunku jednego narodu dla granic wytyczonych przez Boga dla innego narodu. No i jest jeszcze jedna rzecz, której Bóg pragnie, i przeczytajmy o tym. Aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg każdemu człowiekowi daje bardzo dobrze określone zadanie. Człowiek ma go szukać. Najwyższy realizacji tego zadania na ludziach nie wymusza. W tym zakresie daje człowiekowi wolność, ale jednocześnie powierza mu odpowiedzialność. Dlatego w świecie, w każdym narodzie, powinna istnieć wolność religijna i to taka wolność, która umożliwia ludziom poszukiwanie prawdziwego Boga. Dlatego myślę, że Bogu nie podobają się systemy polityczne czy ekonomiczne, które narzucają człowiekowi określoną wiarę czy ideologię. Ponieważ Bóg powierzył każdemu człowiekowi wolność i odpowiedzialność, to dlatego też kiedyś każdego człowieka rozliczy z tego, jak tę swoją odpowiedzialność wykonał i jak korzystał z danej mu wolności. Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat. Więc, jak, jak <laughs> powiedziałem, Bóg dał każdemu człowiekowi pewną dawkę wolności i powierzył odpowiedzialność, między innymi odpowiedzialność za szukanie Boga. I człowiek odpowiada przed Bogiem i zda sprawę nie tylko z tego, jak żył, ale też z tego, czy oraz w jaki sposób Boga szukał. Niestety narody mają władców, a ci władcy są grzesznymi ludźmi. Więc niektórzy z władzy korzystają w nieodpowiedzialny sposób i chcą innym narzucać swoją wolę, swoją ideologię albo swoją religię. Dlatego mieliśmy, stale mamy, i wydaje się, że mieć będziemy jakieś wojny na świecie. I będą to wojny albo o narzucenie swojej woli. Albo o narzucenie swojej religii, albo o narzucenie swojej ideologii. Poczytajmy o pierwszej wojnie opisanej w Biblii. Przez 12 lat byli oni lennikami Kedor Laomera, a w roku 13 zbuntowali się. Kontekst tego wiersza biblijnego, który, który przeczytałem, podpowiada nam, że najpierw mieliśmy wojnę wywołaną chciwością ludzką. Otóż. Kedor Laomer, król Elamu i jego sprzymierzeńcy, sprzymierzeńcy, w celu uzyskania korzyści materialnych, yy, zdołali podbić pewne terytoria w Dolinie Jordanu w okolicach Sodomy. No i na pokonanych nałożyli obowiązek płacenia daniny. I królowie z okolic, z okolic Sodomy tę kontrybucję płacili przez 12 lat, ale widocznie była wysoka, i w końcu się zbuntowali. To też w 14 roku nadciągnął Kedor Laomer wraz z innymi królami. Uprowadzili również Lota, bratanka Abrahama, wraz z dobytkiem, był on bowiem mieszkańcem Sodomy. Po roku niepłacenia Kedor Laomer organizuje wyprawę wojenną celem ukarania buntowników. No i skutkiem tej wyprawy było wzięcie do niewoli i uprowadzenie Lota i jego rodziny. Abraham kochał lota, zawsze był wobec niego bardzo wielkoduszny i zobaczmy, jak na tę wiadomość zareagował. Abram, to było jego poprzednie imię, usłyszawszy, że jego krewny został uprowadzony w niewolę, dobrał sobie 318 najbardziej doświadczonych spośród służby swego domu i rozpoczął pościg aż do Dan. Podzieliwszy swych ludzi na oddziały, nocą napadł wraz z nimi na nieprzyjaciół i zadał im klęskę, a potem ścigał ich aż do choby, która leży na zachód od Damaszku. W ten sposób odzyskał całe mienie, a także sprowadził na powrót lota wraz z jego dobytkiem, kobietami i sługami. Abraham, czy Abram z niewielką liczbą bardzo dzielnych ludzi, rzuca się w pościg i atakuje w nocy wojska mezopotamskie, bierze ich całkowicie z zaskoczenia, następnie przez wiele dziesiątek kilometrów je ściga, wyzwala jeńców, w tym Lota i jego rodzinę, przejmuje też wielką zdobycz. Z kontekstu wiemy, że ludziom Sodomy oddaje wolność i wszystko, co im na jeździe zagrabili. Gdy wraca, przechodzi w okolicach miasta państwa nazwanego Szalem. I zobaczmy, co tam się wydarzy. Melchizedek, zaś król Szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc, Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. A Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Więc jak Abraham się zbliża do szalenu, wychodzi naprzeciw mu kapłan Boga, Jahwe Melchizedek. Gościnnie go wita... Wypowiada błogosławieństwo i mówi: Jakże znaczące słowa: Bóg Najwyższy w twoje ręce wydał twoich wrogów. Abraham w podzięce Bogu oddaje 10% zdobyczy Melchizedekowi. I ze słów Melchizedeka dowiadujemy się, że to Bóg pomógł Abrahamowi i jego ludziom w tej wojennej wyprawie. Rodzi się pytanie, dlaczego Bóg się zaangażował. Możemy przypuszczać, że Bóg chciał sprawiedliwie ukarać Laomera i jego sprzymierzeńców za ich pazerność. Możliwe, że dlatego też, że właśnie dlatego wspomógł Abrahama i jego ludzi i dał im zwycięstwo. Inna, inna okoliczność to jest to, że Abraham kierował się miłością do Lota i dlatego odważnie ruszył do walki. Nie było to polecenie Boże, była to jego własna decyzja, ale ponieważ była to walka w słusznej sprawie, to Bóg mu pobłogosławił. Widzimy na tym przykładzie, że wojny wywołują ludzie, którzy mają złe motywacje i takie wojny można nazwać wojnami niesprawiedliwymi chodzi w nich o dominację i korzyści materialne. Abraham, będąc w sytuacji praktycznie bez szans, posiadał wybór mógł nic nie robić, a jednak zdecydował się walczyć o wolność swojego bratanka Lota. Nie kierował się chciwością walczył w słusznej sprawie, i Bóg mu pobłogosławił. Więc spróbujmy teraz wyciągnąć jakieś wnioski z tej informacji dla nas samych. Pierwszy wniosek jest taki, że Bóg nie ponosi odpowiedzialności za poczynania złodziei, wyzyskiwaczy i zbrodniarzy, którzy siłą chcą innym narzucić swoją władzę. A drugi jest taki, że Bóg w wojnie stoi po stronie sprawiedliwego, jeżeli ten sprawiedliwy działa w słusznej sprawie. Bardzo często jako ludzie przypisujemy winę za wojny. Winę Panu Bogu, z którymi to wojnami Bóg nie miał nic wspólnego. I rodzi się też inne pytanie: czy Bóg zawsze daje sprawiedliwemu zwycięstwo, takie, gdy on wyrusza na wojnę? No niestety nie zawsze. Czasami pozwala na klęski i straty. I Hiob jest tego przykładem. W historii Izraela też wiele razy Izrael ponosił klęskę w wojnach z powodu tego, że zasłużył sobie sam na karę, bo na przykład pogrążył się w bałwochwalstwie. Wtedy Bóg ten naród izraelski, z którym zawarł przymierze i na mocy tego przymierza, tej umowy wielokrotnie karał, po prostu przez różne okoliczności tę karę wymierzał. Często na przykład było to tak, że nie stawał w obronie Izraelitów w czasie jakiegoś napadu i wojny wywołanego przez ludzi. Czasami karcił przez klęski naturalne, jak susza czy, czy jakieś inne kataklizmy. No więc dzisiaj wojna toczy się za naszymi granicami. No i nie wiemy, czy ta wojna kiedyś nie przyjdzie do nas. No więc, jak słyszymy te wieści, oglądamy w telewizji te, te, te różne sprawozdania z frontu, to jak na tego rodzaju informacje powinniśmy reagować? No, i myślę, że powinniśmy reagować tak, jak zareagował król Jozafat. Był on jednym z niewielu ludzi w historii, który zareagował we właściwy sposób na wieść o zbliżającej się wojnie. Był on bogobojnym królem. I co o nim wiemy? Wiemy, że najpierw, gdy objął władzę, wytępił bałwochwalstwo z pokolenia Judy. Potem wysłał ludzi, którzy umieli czytać, co nie było powszechne, żeby ludowi czytali pisma święte w całym kraju. W ten sposób chciał poinformować ludzi o wymogach Bożego Prawa. Zazwyczaj bardzo mądrze rządził. Co prawda, jeden raz popełnił bardzo poważny błąd, bo poszedł na wojnę sprzymierzając się z, bez, z bezbożnym królem Aha, Izraela Achabem. Ale na szczęście pokornie przyjął Boże Upomnienie i Bóg się od niego nie odwrócił. Dzięki jego przykładowi i poczynaniom, za jego panowania ludzie z pokolenia Judy trzymali się Boga. No i przeczytajmy jego historię. Potem Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jezafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą. Powstało przeciw Tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz Haseron Tamar, to jest Enganti. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi ludzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Słowo przerażony jest lekką przesadą tłumacza. Hebrajskie tłumaczenie interlinearne oraz kontekst pokazuje nam, że lepszym słowem byłoby słowo wylękniony. Jozafat, mimo uzasadnionego lęku, zwraca się do Pana. I prosi, by to samo uczynili wszyscy mieszkańcy Judy. Chce, żeby poprzez powszechny narodowy post wszyscy ludzie próbowali zjednać sobie Boga. Ich reprezentantów Jozafat zebrał na ogólnonarodowe spotkanie modlitewne. I zastanówmy się, czy nie taka sama powinna być też nasza reakcja. My jako naród obecnie stoimy przed różnego rodzaju zagrożeniami. Po pierwsze, może wybuchnąć kryzys wywołany migracją. Sytuacja związana z ucieczką Ukraińców z terenów objętych wojną może przerosnąć nas zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Po drugie, grozi nam jeszcze większa inflacja wywołana cenami nośników energii. Po trzecie, Rosja odgraża się każdemu, kto jej tylko w jakikolwiek sposób podpadnie. W związku z tym istnieje... Jakieś wydaje się na razie małe prawdopodobieństwo wojny Rosja-NATO. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Powinniśmy zrobić to samo, co zrobił Jozafat: wołać do Boga i pościć. Przez post pokazujemy, że nam naprawdę zależy. W jaki sposób powinniśmy się modlić? Sytuacji zagrożenia, no to popatrzmy na przykład króla Jozafata. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże naszych ojców, czy to nie ty jesteś bogiem w niebie i czy nie ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z tobą mógł się mierzyć. Czy to nie ty, Boże, nas wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed twoim ludem Izraelem i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama twego przyjaciela? Jozafat w swojej modlitwie przypomina sobie i ludowi o tym, że Bóg jest tym, który ma władzę i moc. Uznaje, że boc, bo Boża Moc przewyższa wszelkie inne potęgi. Przypomina zarówno sobie, jak i ludowi Judy, jak Bóg wygnał kiedyś potężne narody z ziemi kanan, którą zamieszkują. Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla twego imienia, mówiąc, jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód. Staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku. Wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. W swojej modlitwie Jezafat przypomina sobie i ludziom rolę świątyni. Świątyni jako domu modlitwy. I przypomina też obietnicę, jaką Bóg złożył, że jak Izraelici będą w potrzebie, to ich wysłucha. I po tym uświadomieniu sobie, jaki jest Bóg, jaka jest rola świątyni, dopiero wtedy Jozafat przedkłada Panu Bogu swoją prośbę. No i czytajmy to dalej historię Jozafata. Oto teraz Amonici, Moabici oraz mieszkańcy Gór Seir, do których nie dałeś Izraelitowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak, iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam odpłacają. Wychodzą do nas, aby nas wypędzić z twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Jozafat wyznaje, że jako pokolenie ludy są bezsilni wobec tak licznego i silnego wroga. Na koniec mówi: Nie wiemy co czynić, Panie, powiedz nam co mamy zrobić. Jest to modlitwa niezwykłej pokory. Rzadko który król w historii przyznał się przed Bogiem, i to na dodatek w obecności swoich poddanych, że nie wie co zrobić, albo że jest bezsilny. Wiemy, że Bóg bardzo chętnie spełnia prośby ludzi pokornych. I wiemy, że nie chce słuchać modlitw ludzi obładniętych pychą. I pod tym względem, pod względem pokory, Jozafat jest królem bardzo niezwykłym. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, i ich kobiety i synowie, a pośród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mattaniasza. lewicie. Spośród potomków Asafa. Bóg w pewnym momencie, tuż po tej modlitwie, syła ducha świętego na Jahaziela. I tenże Jahaziel zaczyna przemawiać do wszystkich w imieniu Boga. I posłuchajmy, co Duch Święty przez niego powiedział. I rzekł on, wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie. Tak do was mówi Pan. Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Boże polecenie dla ludu i króla Jozafata brzmi, nie bójcie się. Nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Wielu ludzi w Ukrainie, w Polsce i Europie zadaje sobie pytanie, co się będzie działo w przyszłości. Czy my też będziemy musieli walczyć o naszą wolność? Czy sojusz NATO nas obroni? Czy będzie może wojna nuklearna? Są to bardzo, bardzo istotne pytania. No i jak my mamy na tego rodzaju potencjalne zagrożenia reagować? Boże polecenie w sytuacji każdego niemal zagrożenia, jakie nas spotyka, brzmi: nie bójcie się. Jakże jestem wdzięczny Bogu, że jest wystarczająco wielu Ukraińców, którzy się nie boją. Nie boją się tego mnóstwa i tej jakże niszczycielskiej broni. Widzimy ich bohaterstwo codziennie w telewizji. Co do nas, Polaków i innych narodów, już tego nie jestem taki pewny. Wobec naszych wyzwań i zagrożeń, Bóg do nas też mówi: nie bójmy się. Więc pokonujmy nasz lęk i róbmy to, co do nas należy. Pośćmy i módlmy się, ale też róbmy coś praktycznie dla uchodźców. Co jednak Judy, mieszkańcy Judy. Mieli praktycznie zrobić. No i przeczytajmy sobie kolejny fragment. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć, jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od pana. O Judo i Jerozolimo, nie bójcie się i nie lękajcie, jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z Wami. Mieszkańcy Judy mają wyjść naprzeciw wojsk nieprzyjacielskich i mają zobaczyć ocalenie przygotowane przez Boga. Zobaczmy, jak na słowo prorockie zareagował król. Jozafat więc upadł na kolana, twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy przepadli przed Panem, aby go uczcić. Król upada na kolana przed Panem, składa Bogu pokłon. Ludzie idąc za jego przykładem czynią to samo. Wydaje się, że wszyscy uwierzyli, że otrzymali odpowiedź od Pana i że Boże ocalenie nadejdzie. Dlatego oddali mu cześć. I zobaczmy, jak zareagowali na to niektórzy lewici. Wówczas lewici spośród synów Kechatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana Boga Izraela donośnym i wysokim głosem. Więc lewici wielbią Boga, nie widząc jeszcze ocalenia. Niesamowita historia. Czy w nas i w naszych narodach jest jeszcze taka wiara? Czy na tyle ufamy Bogu, żeby Go wielbić, zanim ocalenie się zmaterializuje. Wielbić go za, za ocalenie, które dokona się jutro, pojutrze, za rok, a może za parę lat. No więc czytajmy, co wydarzyło się następnego dnia. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie, Zaufajcie Panu Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Jakże mało narodów miało królów podobnych do Jozafata, którzy by na podstawie samej tylko wiary i na podstawie Bożej obietnicy mówili: Zaufajcie Panu Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Więc przeczytajmy o tym, co dzieje się dalej. Potem poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla pana, by idąc w świętych szatach, przed zbrojnymi, wysławiali go śpiewając. Wysławiajcie pana, albowiem na wieki jest jego łaskawość. Jakże niewiele narodów miało królów podobnych do Jezafata, którzy radzą się zwykłych ludzi, którzy działają na podstawie samej tylko wiary. Którzy na czele armii wystawiają służbę liturgiczną, przeznaczoną do wielbienia Boga. W czasie, kiedy rozpoczęli wnosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Wówczas powstali Amonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Pan Bóg z, e, no, na, zastawił zasadzkę. Jedni z drugimi zaczęli walczyć. Najpierw Amonici i Moabici wytępili mieszkańców góry Seir, a potem wytępili się wzajemnie. Jak to Bóg zrobił, tego nie wiemy, ale zwróćmy uwagę na to, kiedy to się stało. Wtedy, gdy Judejczycy zaczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia. Jakże Bogu miła jest wiara, pełne zaufanie mu, wielbienie go w momencie, gdy jeszcze nie widzimy ocalenia. Potem wiemy, że Izraelici przez trzy dni zbierali łupy. Było ich tyle, że nie mogli tego udźwignąć. Ale po tym ocaleniu nie zapomnieli o Bogu. Następnie wszyscy mężowie z Judy i z Jerozolimy z Jozafatem na czele wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uratował ich, uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. Wkroczyli do Jerozolimy kierując się ku świątyni pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. Nie ma lepszego świętowania zwycięstwa niż dziękowanie Bogu i wielbienie Go. Radość i muzyka, przychodzenie przed Boże oblicze są bardzo dobrym wyrazem wdzięczności. Ilekroć Bóg wysłucha i wybawi nas z jakiejś opresji, warto Mu za to dziękować. Wówczas spadł strach Boży na wszystkie królestwa i kraje, skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. Odpoczęło potem królestwo Jozafata i Pan otoczył je zewsząd pokojem. Czasami Bóg dopuszcza wojnę, żeby pokazać swoją chwałę i pokazać, że on ma moc by nas ocalić. I ta sytuacja pokazuje, że Bóg chce dać narodowi, który jest Mu wierny, pokój na granicach. Czasami Bóg używa też klęski, by jakiś naród do siebie bliżej przyprowadzić. No i zastanówmy się, co z tego wynika dla nas. Po pierwsze, nie bójmy się. Więc, gdy słyszymy o wojnie, i gdy wojnę w pobliżu widzimy w mediach, na granicy i na ulicach widzimy ogromną ilość uchodźców, nie bójmy się. Róbmy to, co słuszne. Reagujmy wiarą taką, jaką miał jo Jozefat. I niech będzie to wiara tak wielka, że stanie się ona zaraźliwa. Bóg jak zechce to nas ocali. W sytuacji zagrożenia warto się modlić o ocalenie naszego sąsiada, bo w ten sposób też modlimy się o nasze własne ocalenie. Warto też przy pomocy postu pokazywać, że zależy nam na Bożej ochronie i ocaleniu. Podsumujmy to, o czym mówiliśmy. Wojna zazwyczaj wynika z grzesznej natury człowieka. Bóg chce, żeby ludzie żyli w pokoju, by narody wzajemnie szanowały swoje granice, jakie Bóg im wyznaczył na zamieszkanie. Bóg dał człowiekowi wolność, i jedni ludzie skorzystają z tej wolności właściwie, a inni, szczególnie ci u władzy, wywołują wojny. Bóg nie jest pacyfistą. Jak zechce, to potrafi obronić tych, którzy żyją z nim w przyjaźni. Ale to, że Bóg coś może, nie oznacza, że zawsze zrobi to, co byśmy chcieli. On też szanuje wolność, jaką dał człowiekowi, i to nawet temu, który krzywdzi innych. Jedna rzecz jest pewna: że na końcu czasów wszystkich sprawiedliwie osądzi. Nikt nie ucieknie przed jego sprawiedliwością. Dla pojedynczego człowieka jedynym ratunkiem przed Bożą sprawiedliwością, jaka dokona się na sądzie, jest przyjęcie łaski i zbawienie. Najlepszym sposobem poszukiwania ratunku przez naród, który jest zagrożony, jest zbiorowe przyjście do Boga i reagowanie wiarą. W czasie spotkań, spotkania online padło sporo pytań, dlatego poświęcę teraz trochę czasu na odpowiedzenie na niektóre z nich. I zobaczmy sobie pierwsze pytanie. Ktoś zapytał: Bóg powiedział: Nie zabijaj. W związku z tym, jaki stosunek do udziału w wojnie powinni mieć chrześcijanie? Przykazanie: Nie zabijaj w dosłownym tłumaczeniu brzmi: Nie morduj. Mordowanie. To zabijanie kogoś, kto na śmierć nie zasłużył, przez kogoś, to nie ma prawa czynu zabicia drugiego człowieka dokonać. Więc żołnierze na wojnie, gdy zabijają wrogów, nie są, nie są e, pociągani do odpowiedzialności. Gdy zamie, gdy zamie, natomiast, gdy zamie, zabijają kogoś, kto. To jest cywilem, no to już wtedy są nazywani mordercami, zbrodniarzami wojennymi. Więc gdy, też, gdy uprawniony pracownik Aparatu Sprawiedliwości wykonuje karę śmierci w ramach obowiązującego prawa, też nie staje się mordercą. Chrześcijanie, którzy do wojsku są czy do wojska się zaciągają, mają prawo bronić swojego kraju, ale nie mają prawa iść na wojnę. Która ze swojej natury jest zaborcza czy niesprawiedliwa? Ochrona swojego życia lub stanięcie w czyjeś obronie, może wymagać zabicia kogoś, kto chce kogoś innego życia pozbawić. I też wtedy nie jest to kwalifikowane jako morderstwo, tylko jako bohaterski czyn. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na drugie pytanie. Jak będą osądzeni ci? Co wydawali rozkazy zabijania osób cywilnych. Skoro Bóg, Bóg dał przykazanie nie morduj, i za złamanie tego przykazania ukaże zarówno tych, co wydawali takie. Po prostu. Nie, przepraszam. Bóg ukaże zarówno tych, co wydawali rozkaz, jak i ten, tych, co ten rozkaz wykonywali. W ludzkim prawie żołnierz ma obowiązek wykonywania rozkazu. Przed Bogiem jednak poniesie odpowiedzialność za wykonywanie tych rozkazów, które są sprzeczne z Bożym prawem. Więc Bóg osądzi tych, którzy wydali rozkazy, żeby zabijać osoby cywilne. Trzecie pytanie: jak poradzić sobie z lękiem przed cierpieniem? Prawdziwy chrześcijan nie musi bać się śmierci fizycznej, no bo posiada on życie wieczne i po śmierci idzie do nieba. Lecz lęk przed cierpieniem spowodowanym czy to chorobą, czy wojną jest uzasadnionym lękiem. Trzeba się modlić o to, żeby każde cierpienie umieć znosić z godnością. Cierpienie, które Bóg dopuszcza na nas, ma głęboki sens. Ono ma za zadanie człowieka udoskonalić. W sytuacji takiego cierpienia Bóg nie pozostawia nas samych, ale daje nam siłę do przetrwania każdej związanej z tym cierpieniem próby. I Hiob jest tutaj niesamowitym przykładem radzenia sobie zarówno z cierpieniem, jak i z utratą niemalże wszystkiego, co posiada. I Bóg jest miłosierny i nawet gdy zawodzimy w czasie naszej próby, wybacza nam, jeżeli go o to poprosimy. Pytanie czwarte, skoro Biblia mówi, że wszelka władza pochodzi od Boga, a jakiś przywódca jest agresorem, to czy jego władza też pochodzi od Boga? <laughs> Przepraszam, Bóg stworzył różne rodzaje władzy i jedynie Jemu, i w jedynie Jemu znany sposób powierza je, je różnym ludziom. Czasami Bóg dopuszcza, by władze objęli ludzie o złym czy zatwardziałem sercu. I to, że jakiś władca dopuszcza się niegodziwości, nie znaczy, że za tę niegodziwość odpowiada Bóg. On dał człowiekowi wolność i powierzył odpowiedzialność za różne sprawy. I każdy władca odpowie przed Bogiem za każdą swoją decyzję. Tak samo jak każdy z nas odpowie za każde słowo, które za życia wypowiedzieliśmy. Pismo Święte mówi y, też, zarówno o zróżnicowaniu nagrody w niebie, jak też zróżnicowaniu kary w piekle. Agresorzy i tyrani poniosą taką karę, jaka im się słusznie należy. W czasie wojny inne pytanie niektórzy giną. Jaką nadzieję możemy dać ludziom narażonym na śmierć? Życie na ziemi to nie wszystko, co człowieka czeka. Najważniejsze jest to życie w niebie. Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza w 10 rozdziale, werset 28, powiedział: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Pismo Święte, gdy mówi o nadziei, to definiuje ją jako pewność tego co nadejdzie kiedyś nadejdzie nasza własna śmierć i przeniesieni zostaniemy albo przed oblicze Boga albo zostaniemy umieszczeni w piekle najważniejszą nadzieją jaką możemy dać każdemu człowiekowi jest pewność tego że we właściwym miejscu znajdzie się po śmierci bóg kocha ludzi miłością bezwarunkową Kocha każdego, zarówno dobrego, jak i złego. Zdaje sobie sprawę z każdego ludzkiego grzechu. Każdy z nas zasługuje na karę wiecznego potępienia. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale mamy takie słowa: Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Chwała Boża w tym kontekście to manifestacja Bożej obecności w człowieku. Nawet człowiek, który tylko raz zgrzeszył, zostaje pozbawiony Bożej chwały. Bóg w nim nie mieszka i jego przyszłość jest bardzo tragiczna. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi apostoł Paweł. I ma tu na myśli śmierć duchową, czyli oddzielenie człowieka od Boga na wieki. Człowiek może jednak coś dla siebie samego zrobić, bo Bóg przygotował dla niego ratunek. Ratunek przez to, że Jezus, Boży Syn, wziął na siebie wszystkie grzechy wszystkich ludzi i za te grzechy poniósł karę. I my, ma, my, jako ludzie, mamy możliwość uzyskania przebaczenia naszych wszystkich grzechów. To przebaczenie otrzymujemy w momencie zaproszenia do naszego wnętrza Jezusa, jako Pana i zbawiciela. Zaproszenie jako Pana oznacza oddanie siebie samego Bogu na własność i do pełnej dyspozycji, czyli uznanie siebie za sługę Pana Boga, za sługę, która będzie mu służył i wykonywał Jego polecenia. Zaproszenie Jezusa jako Zbawiciela oznacza, że człowiek całą swoją nadzieję, nadzieję na przyszłe życie z Bogiem opiera na tym. Co Jezus dla niego zrobił na krzyżu, a nie na tym, co dla człowieka czynił, czyni i będzie czynił. Co dla Jezusa czynił, czyni i będzie czynił. Zbawienie jest darem łaski, a dar łaski można jedynie przyjąć albo odrzucić. W związku z tym warto przyjąć zbawienie. Zbawienie przyjmuje się. W momencie, gdy zaprasza się Jezusa jako swojego Zbawcę. A to, to zaproszenie dokonuje się poprzez prostą modlitwę. Panie Jezu, wiem, że z powodu moich grzechów zasługuję na karę wiecznego potępienia. Zapraszam Cię do mego wnętrza jako Zbawiciela. Z góry dziękuję Ci za wybaczenie moich grzechów i obdarzenie mnie darem zbawienia. Obejmij władzę nad moim życiem jako mój Pan. Chcę ci służyć najlepiej jak potrafię. Amen. Jeżeli nigdy jeszcze w taki sposób nie przyszedłeś czy nie przyszłaś do Boga, to zrób to nawet teraz. Wypowiedz słowa tej czy podobnej modlitwy wiary, w modlitwy, przez którą oddasz siebie samemu Jezusowi jako twemu Panu i zbawcy. Jeżeli kiedyś już zaprosiłeś czy zaprosiłaś Jezusa w podobny sposób, nie ma potrzeby zapraszać go ponownie, bo on już przebywa w Twoim wnętrzu. Ale może mieć sens odnowienie swojego oddania mu i decyzja, by z większym oddaniem mu służyć. Nie ma lepszego przygotowania na śmierć niż posiadanie Jezusa w swoim sercu. Nie ma też lepszej nadziei, jaką my ludzie wierzący. Możemy dać tym, co mogą w każdej chwili umrzeć. Więc jeżeli czujesz, że Jezus nie mieszka w Twoim życiu, że jeszcze nie stał się Twoim Zbawicielem i Panem, to przez taką modlitwę wiary złóż swoją nadzieję w Nim jako Twojemu Zbasy. I na takiej decyzji. Wyrażonej w Bogu modlitwie opiera się cała nasza chrześcijańska nadzieja. Do zobaczenia w kolejnych wykładach.